Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj świadomość o zdrowie, czyli to, co można zrobić samemu dla siebie po to, żeby dobrze funkcjonować. Czekajcie chwilę, udostępnię sobie u siebie i już jestem. O, widzimy to coraz szybciej. Świadomość o zdrowie. Czym to tak naprawdę? Witam Was bardzo serdecznie, no bardzo mi miło. Powiem szczerze, że dzisiaj nie za bardzo mi się chciało mówić o zdrowiu, więc pomyślałam, że sobie powiem trochę o świadomości albo o tym, że nikt nas nie edukuje na poziomie świadomości i tego, jak my powinniśmy pracować z naszym organizmem na co dzień. Jest to smutne, bo takie informacje powinny być podawane tak naprawdę w szkole na biologii i nie uczmy się na biologii o pantofelkach, tylko o prawdziwych rzeczach, które są istotne i ważne dla naszego zdrowia. Co to jest świadomość? Świadomość to przede wszystkim świadomość swojego ciała i ją się nabywa z czasem. Oczywiście wiedza jest w tym przypadku bardzo przydatna, natomiast niekoniecznie ta wiedza jest tak bardzo istotna, dlatego że mamy coś takiego jak intuicję, która mocno nam podpowiada, co w przypadku danej sytuacji zrobić albo jak się zachować. Ja o dzwoneczkach mówię bardzo często w takich nawet krótszych czy dłuższych moich prelekcjach. Dzwoneczek to jest coś, co daje sygnał do tego, że jest stan nierównowagi. Tych dzwoneczków może być mnóstwo. Ostatnio to, kiedy był wykład o wątrobie, to dzwoneczkiem była nasilająca się suchość skóry w zimie, świadczy o jakimś tam niedomaganiu troszkę wątroby. Tym dzwoneczkiem jest skłonność do jedzenia na przykład szczególnych potraw typu słonych. Innym dzwoneczkiem jest nieprzyjemny zapach z ust, który jest efektem niedokwaśności żołądka. Jeszcze innym dzwoneczkiem mogą być stolce podbiegunkowe, które świadczą o drażliwości jelita. No po prostu miliony. Jeżeli macie jakiś objaw i ten objaw mówi, i wasza logika wam podpowiada, czy to odpowiada na pytanie, czy to jest norma i odpowiedź pada, że to nie jest norma, to znaczy, że coś jest nie tak. No zacznijmy sobie jakby to uświadamiać. Jeżeli nie jest normą, a nie jest jeszcze chorobą, to znaczy, że trzeba coś z tym zrobić na tym etapie, a nie czekać, aż się rozwinie do choroby. I to jest ta świadomość. Dużo osób wysoce świadomych nie dopuszcza nigdy do choroby. I to się nazywa wysoka świadomość. Jeżeli nie dopuścisz do zmian chorobowych, to będziesz świetnie sobie funkcjonował przez długi okres czasu. Druga rzecz, ile wydajemy na swój stan zdrowia rocznie czy miesięcznie, no to jest już jakby kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy się przerażają, że to jest jakaś kwota, no, dla jednych, nie wiem, 500 zł na miesiąc to jest dużo, a dla innych 5 tysięcy na miesiąc to jest wcale nie tak dużo. To jest kwestia też indywidualna, wynikająca ze świadomości i z możliwości, ale te możliwości i ta świadomość zmienia jakby rzeczywistość, bo jeżeli ja mam możliwości finansowe, a nie mam świadomości, to każdej złotówki będzie mi szkoda. A jak ja nawet nie mam pieniędzy, a mam świadomość, to zrobię to tak, że nie będę potrzebować dużo pieniędzy, a efekt uzyskam. Więc ta świadomość jest ogromnie istotna, dlatego że ludzie wydają bardzo duże pieniądze na ubrania, na samochody, na produkty ekskluzywne, a tak naprawdę najwyższym ekskluzywnym produktem jest nasz organizm. Jeżeli my nie będziemy mieć tego świadomości, to niestety nic nie wskuramy. Co robić, żeby nasz organizm funkcjonował normalnie, nawet jak jesteśmy zdrowi i dobrze funkcjonujący? Zasada jest mega prosta i ja o niej mówię. Jest taki cykl, który powinien przechodzić każdy z nas. Mamy cztery pory roku, przynajmniej w Polsce. I do tych czterech pór roku należałoby się odnieść. Mamy za sobą zimę i w okresie zimowym powinniśmy szczególnie skupić się na tym, żeby regenerować nasz układ nerwowy. Co nie oznacza, że osoby, które nie mają problemu z układem nerwowym, nie muszą tego robić. To znaczy, powinien to robić każdy, jeżeli chce być nadal zdrowy. Co robimy w okresie zimowym? Regeneracja układu nerwowego polega przede wszystkim na spożywaniu większej ilości tłuszczów. To są wszelkiego rodzaju tłuszcze.
Oczywiście, no nie mam tu na myśli trans, bo jakby to jest oczywista oczywistość. Czyli tłuszcze mogą być od roślinne, od zwierzęca. Bardziej polecam w okresie zimowym od zwierzęca, dlatego że to są najczęściej tłuszcze jednak świeższe i mocniej regenerujące układ nerwowy. To mogą być kwasy omega, które i tak się podaje w okresie zimowym. Szczególnie mamy dawniej, przynajmniej moja mama dawała mi tran, jak byłam mała. Właśnie w okresie przejściowym i całą zimę, po to, żeby była silna i odporna. W okresie zimowym mamy mniej światła, więc nasz układ nerwowy odbiera mniej bodźców, dzięki temu odpoczywa. Również w tym okresie powinniśmy przejść jakby na dietę bardziej białkową. Tutaj to już jest dowolność, czy to jest wegetariański białkowy, czy to jest mięsny. Białkowa to białkowa. W zimie nie ma dostępnych świeżych warzyw i owoców. Raczej są, natomiast świeże mięso, owszem, można dostać. Jeżeli ktoś nie jest za potrawami mięsnymi, to wówczas może skierować się w białko odroślinne, czyli po prostu strączki. A strączki to nie jest coś, co się psuje z dnia na dzień, tylko to jest coś, co może leżeć nawet i 2 lata i się nie zepsuje, tylko my musimy zacząć to odpowiednio przyrządzić, żeby można było to zjeść. Zasada jest prosta. Tak samo w zimie, ponieważ nie ma świeżych warzyw i owoców dostępnych tak od ręki, jemy kiszonki, a kiszonki regenerują naszą florę jelitową. I to jest rewelacyjne połączenie, dlatego że dieta wysokobiałkowa odbudowuje ściany naszych jelit, a kiszonki powodują, że odbudowuje się flora bakteryjna, a my nie zaburzamy tego poprzez jakby dodatkowe nadużywanie innych produktów z dodatkiem cukru, bo na przykład owoców świeżych nie ma. No jabłka tak naprawdę tylko, nie? Czyli jak nam spada glukoza, to możemy jeszcze w taki sposób się poratować. I to jest prosta zasada, można się jej nauczyć w szkole, nie wymaga wielkiej wiedzy, wymaga tylko jakby podstawowej informacji o organizmie. Później idzie wiosna. Zgodnie z medycyną chińską, wiosną należy skupić się na tym, żeby wątrobę oczyszczać i wzmacniać. No i co robimy na wiosnę? Na wiosnę jest prosta zasada. Oczyszczamy wątrobę. Jak to zrobić? Można na różne sposoby i zależy, co tą wątrobę obciąża. Bardzo polecam profilaktyczne oczyszczanie wątroby i woreczka żółciowego z kamieni żółciowych. Jednak te kamienie się tworzą niezależnie od tego, co piszą i co mówią lekarze albo inne osoby, które mają do tego jakiś tam pewien sceptycyzm. Można to zrobić za pomocą metody Tombaka, a można to zrobić za pomocą po prostu spożywania bardzo intensywnie gorzkich produktów, które pobudzają wydzielanie żółci. I do tego również jakby można dodać produkty tłuszczowe po to, żeby to pobudzanie było jeszcze silniejsze. To jest prosta zasada. Jeżeli jakby te złogi żółciowe wyjdą, to wówczas wątroba sama z siebie będzie lepiej funkcjonowała. To jest jedna rzecz. Druga to jest obciążenia pasożytnicze, które jednak istnieją, niezależnie od tego, jakie macie do tego nastawienie. Więc profilaktycznie, aby zmniejszyć ilość istniejących pasożytów, na wiosnę robi się program przeciwpasożytniczy. Bardzo prosta zasada. Przyjmujemy wówczas substancje przeciwpasożytnicze, najlepiej naturalne, chyba że mamy już zdiagnozowane bardzo silne obciążenie pasożytnicze, to wówczas można kierunkowo zadziałać ewentualnie chemią, ale absolutnie chemii nie podajemy dzieciom. Nie będę się rozwodzić dlaczego. Po takim programie przeciwpasożytniczym robimy sobie oczyszczanie jelit, czyli po prostu wywołujemy biegunkę, jakkolwiek mamy na to ochotę. Możemy to zrobić za pomocą oleju recynowego, możemy to połączyć z oczyszczaniem wątroby i dołączyć do tego siarczan magnezu. Możemy przyjmować inne substancje, które działają wypróżniające, na przykład babka płeżnik. Jeżeli z tych jelit wyrzuciliśmy te produkty wysokobiałkowe, które mogą tam zalegać i być ciężarem na dłuższą metę dla naszego organizmu, jesteśmy gotowi do wiosny, takiej pełnej wiosny. A na wiosnę odbudowujemy wątrobę. Najlepiej to zrobić za pomocą lecytyny. I tutaj nie jest prawdą, że żółtko jajka ma w sobie dużo cholesterolu. Ma, no i co z tego, ale ten cholesterol jest nam potrzebny. Więc najprostszą, najłatwiejszą formą jest po prostu przyjmowanie lecytyny. Może być ona w formie naturalnej, najwięcej jest w żółtku jaja. No oczywiście w innych produktach również, ale to jest jakby najbardziej popularny i dostępny produkt. Co robimy w dalszej kolejności? W dalszej kolejności przychodzi już taka
jakby wiosna pełną parą idzie w kierunku lata, wtedy na dzień się wydłuża, światła jest coraz więcej, zaczynają pojawiać się świeże warzywa i owoce, czyli zaczynamy uzupełniać witaminy bardzo intensywnie, po to, żeby procesy regeneracyjne zaszły. Czyli wchodzimy w ten sezon, kiedy powinniśmy bardzo intensywnie i zdrowo się odżywiać i to ma być na wiosnę, ta dieta ma być najbardziej zbilansowana, czyli tam po prostu jemy wszystko, co jest dostępne, łącznie z białkiem, które jedliśmy również w zimie. Wówczas organizm sobie robi bardzo intensywne zapasy i reguluje sobie funkcje, które mogły zostać zaburzone w wyniku tej diety zimowej, która była kiedyś niepełnowartościowa, w związku z tym, że nie mieliśmy takich form jak lodówki i tak dalej, co w pewnym stopniu było dla nas błogosławieństwem. W tym okresie najbardziej istotną jakby funkcją organizmu jest oczyszczanie układu limfatycznego, czyli co robimy? Przede wszystkim się ruszamy, ruszamy i ruszamy po to, żeby wypocić wszystkie obciążenia, które znalazły się w układzie limfatycznym, a układ limfatyczny jest to taki układ, który znajduje się wszędzie pod skórą. A jeżeli ten układ limfatyczny źle działa, to dzwoneczek tego jest taki, że pocimy się intensywniej, a to jest jakby pierwszy taki objaw, a drugi to, że ten pot jest jednak bardzo nieładny w zapachu. Im bardziej nieładny, tym większy problem w układzie limfatycznym. I to jest jakby naturalne, że w wakacje więcej się ruszamy, mamy więcej aktywności, przebywamy więcej na słońcu, więc nabywamy sobie odporności. Wówczas możemy sobie znacznie mniej jeść i świetnie oczyszcza się układ limfatyczny, kiedy przechodzimy na dietę owocowo-warzywną. I ta dieta owocowo-warzywna jest jak najbardziej do zrealizowania w okresie wakacyjnym, bo tych produktów świeżych jest naprawdę mnóstwo i można sobie na ten czas, chociaż na chwilę, odstawić białko, dzięki czemu nasze jelita i limfa, bo jednym z nasze jelita i limfa sobie odpoczną, a jakby jelita są elementem układu limfatycznego, czyli wszystko, co się niedobre wchłania w jelitach, wchodzi również do układu limfatycznego, więc kiedyś trzeba to miejsce posprzątać. Bardzo często o tym zapominamy i my zaczynamy ćwiczyć na jesień, na zimę, a to kompletnie jest nie ten czas, dlatego że układ nerwowy potrzebuje pobudzenia właśnie w okresie wakacyjnym, bo naturalnie to pobudzenie z natury idzie poprzez bodźce zewnętrzne, choćby nawet intensywność światła. Oczywiście limfę można pobudzać w różne inne formy. Teraz zauważyłam, że bardzo modne stało się morsowanie, ale to jest w okresie zimowym. Fajna jest również sauna, ale to też w okresie zimowym. Dla osób, które gdzieś tam problemy z układem limfatycznym mają bardziej intensywne, można również skorzystać z limfodrenażu. I to jest jakby banalne, proste zalecenia. Po takich wakacjach, ale jeszcze przed jakby okresem zimowym, czyli jeszcze nie, już nie lato, jeszcze nie jesień, można, zalecane jest zrobienie sobie kuracji przeciwgrzybiczych. Co znaczy przeciwgrzybiczych? To znaczy odstawiamy całkowicie na jakiś czas owoce, po to, żeby jeżeli doszło do jakiejś infekcji, ona się wyregulowała. Zaczynamy przyjmować probiotyki w przygotowaniu do zimy, i substancje ewentualnie przeciwgrzybicze. Przeciwgrzybiczych substancji nie ma aż tak dużo wiele. Naturalnie to jest siarka, to jest kwas kaprylowy, to jest olejek z oregano, to jest olejek z drzewa herbacianego w jakimś stopniu. I to jest też jod i potas. Ma właściwości przeciwgrzybicze, ale to już do takich bardziej poważnych infekcji grzybiczych. Nadchodzi jesień. I co robimy na jesień? Na jesień robimy program przeciwbakteryjny. Przeciwbakteryjny to znaczy, że sprzątamy nasz organizm z bakterii, które mogły się namnożyć w wyniku diety owocowej, wakacyjnej i grzechów wakacyjnych związanych z lodami, z wakacjami itd.
przyjmując naturalne substancje przeciwbakteryjne. I przyjmujemy je przez miesiąc, można jakby te dwa programy połączyć, czyli przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne, są one jak najbardziej bardzo kompatybilne, bo przy jednym i drugim jakby jest wskazanie odstawienia całkowicie cukru, no oczywiście w formie słodyczy również, no nie? I jest to czas, kiedy powinniśmy wypijać zdecydowanie więcej wody, dlatego że ta woda jest jakby intensywną płukaniem dla naszych nerek. I kiedy nerki są czyste i zdrowe, jesteśmy jakby bardziej optymistycznie nastawieni do nadchodzącej zimy. Jesień również jest czasem, kiedy czyszczą się płuca. Natomiast oczyszczanie płuc i oczyszczanie jelit ma ze sobą bardzo dużo wspólnego, dlatego że kiedy jelita źle funkcjonują, to i płuca nie są wystarczająco wydolne. Płuca to też jest jakby końcówka układu limfatycznego, natomiast to już jest taka końcówka końcówki. Jeżeli mamy jakieś problemy z oddychaniem na jesień, to te płuca czyścimy. Jak czyścimy płuca, no w pierwszej kolejności udrażniamy jelita, jak udrożnimy sobie jelita, czyli jak można to zrobić w sposób bardzo prosty, czyli po prostu przyjąć substancje przeczyszczające, nie? Po prostu wywołać biegunkę, tak najprościej mówiąc, albo przyjmować coś, co będzie miało właściwości wiążące, czyli na przykład dieta wysokobłonnikowa, po to, żeby to, co w jelitach się zgromadziło, co jest niepotrzebne, albo zaszły jakieś procesy fermentacji, żeby je jakby skończyć czy wyczyścić. No, chyba nie ma znaczenia tak bardzo słownictwo. Natomiast w przypadku płuc, jeżeli już mamy takie obciążenia, że te jelita bardzo kiedyś źle pracowały i te płuca są zatkane, co może pojawiać się w skrajnych sytuacjach reakcjami alergicznymi, astmatycznymi, bardziej astmatycznymi nawet niż alergicznymi, no to bardzo fajną formą regulacji płuc i oczyszczaniem jest ich wysuszenie. I tutaj uwaga, suszy się płuca dymem. Dlatego ludzie dawniej na jesień palili ogniska. No owszem, wynikało to z tego, że sprzątali pola, tak, i palili jakby resztki albo jakieś śmieci. Natomiast było to bardzo pożądane dla naszych płuc, bo powietrze było suche. Teraz może to jest trudniejsze, można palić sobie różne rzeczy i wdychać ten dym z ogniska. Można palić na przykład szisze. Jest to wysoce wskazane na jesień. Nie mówię tutaj o jakby nałogu, mówię o kuracyjnych reakcjach. Można również wprowadzić sobie inhalację z różnego typu olejków, po to, że jeżeli jest dodatkowa jakaś zmiana bakteryjna, czy nie daj Boże obciążenie pasożytnicze w płucach, to wówczas dochodzi do zczyszczenia płuc. Osoby, które mają problemy z płucami, najczęściej na jesień stają się mocno melancholijne. Więc to jest taki dzwoneczek, który może gdzieś tam się do Was odnosić. No i nadchodzi znowu zima i znowu mamy do czynienia z regeneracją układu nerwowego. Proste, banalne. Po wakacjach można sobie jeszcze zrobić program przeciwpasożytniczy, niezbyt intensywny, natomiast warto. W przypadku jakichkolwiek zaburzeń do tej całej profilaktyki dodaje się dodatkowe rzeczy, które mają na celu wyregulować funkcjonowanie organizmu i wtedy możemy sobie wprowadzić niektóre elementy nie w tym czasie, w którym jest wysokie wskazanie do tego. I tak naprawdę takiej prostej zasady powinni uczyć w szkołach, bo higiena życia i higiena funkcjonowania ze swoim organizmem to jest podstawa egzystencji ludzkiej na Ziemi. Dlatego, że jak człowiek składa się z ciała i z ducha, to jak duch odchodzi, to ciało zostaje. A tak czy inaczej, ten duch w tym ciele jest uwięziony. I jak ciało będzie fatalnie funkcjonować, to duch górnolotny nigdy nie będzie. Zatem ludzie, którzy nie mają zbyt dobrej kondycji fizycznej, nie będą skłonni do wielkich przedsięwzięć duchowych, więc podstawą tego, żeby było nam przyjemnie, miło i żeby dobrze się nam żyło, jest dobrze funkcjonujący organizm. Jeżeli jesteśmy już na poziomie rozwoju chrystusowym, to wówczas możemy sobie za pomocą naszej duchowości podźwignąć ciało. Natomiast powiem szczerze, ja na takim poziomie nie jestem, nie za bardzo takich wiele osób znam chyba w ogóle.
Więc gdzieś ta fizjologia jest wskazana. Nawet Chrystus robił sobie oczyszczenia na zasadzie takiej, że robił sobie głodówki na wiosnę. Proste, da się, da się. Poza tym w Biblii jest bardzo wiele jakby takich zaleceń z punktu widzenia funkcjonowania organizmu, że to powinno się robić po to, żeby ten organizm był normalnie funkcjonujący, bo na Ziemi obowiązuje nas fizyka, a ta fizyka jakby odznacza się swoimi prawami. I to nie jest jakieś górnolotne stwierdzenie, tylko po prostu to jest fakt, który zaistniał. Natomiast wiele ludzi zaczyna się brać za swój organizm dopiero wtedy, jak zaczyna ich coś boleć, a to jest bardzo duży błąd, dlatego że jak już boli, to wtedy wyjście z niedomagania trwa lata. Zasada jest taka, ile niedomagałeś, to tyle się lecz. Jak zaczynasz szybko reagować na swoje dzwoneczki, to bardzo szybko się wyregulujesz. Ale jak ty doprowadziłeś do takiego stanu, że twój organizm się już rozsypuje, to nie dziw się, że później zajmie ci lata, to, żeby ten organizm się wyskładał. Bo ten organizm nie jest cudotwórcą, tylko ma swoje procesy chemiczne i fizyczne, które jakby zachodzą i doprowadzenie się do stanu używalności będzie niestety trwało. Mówię tu z punktu widzenia tego, ostatnio nawet nagrałam taki filmik, ale w końcu nie zamieściłam go na internecie. To była, nazywał się Motywacja po bandzie. Polegał na tym, że gdybyście chcieli ze mną uczestniczyć, zawsze możecie teraz zrobić głęboki wdech i trzymać to powietrze. I trzymać. I jeszcze dalej trzymać. I teraz już zaczyna wam brakować powietrza, więc możecie zrobić wydech. I co? Starczyło wam tlenu do końca życia? Nie starczyło. Jak żyjecie, to musicie oddychać, bo bez tlenu się nie da żyć. A jak żyjecie, to musicie pić wodę, bo bez wody się nie da żyć. A jak żyjecie, to musicie jeść, bo bez jedzenia nie da się żyć. Można wytrzymać 40 dni bez jedzenia, o czym świadczy historyczno-dokumentalno-kulturalny dokument typu Biblia. Owszem, ale po 40 dniach trzeba zacząć jeść. Czyli elementem nieodzownym funkcjonowania organizmu są witaminy, minerały, woda, mikroelementy, ponieważ one odpowiadają za reakcje psychofizyczne. Czyli jak tobie źle pracują jelita, to łykasz witaminy, ponieważ ty nie robisz sobie zapasów witamin, bo te witaminy ci zwieją na następny dzień, bo źle ci pracują jelita. Czyli łykasz witaminy tak długo, aż twoje jelita nie zaczną same pracować normalnie. I nie da się tutaj zrobić żadnego zapasu. Minerałowo, owszem, da się zrobić zapas, ale nie w dzisiejszych czasach, ponieważ jedzenie jest bardzo kiepskiej jakości i tych minerałów w jedzeniu jest bardzo mało. Zapasy to mają nasi rodzice, a my to sobie możemy najwyżej pomarzyć. Dzisiaj taki dobitny ten wykład, no ale trudno. Idąc dalej, jeżeli chodzi o suplementację, suplementacja z głową jest bardzo wysoce wskazana. Z tego względu, że jest to ratunek dla tych ludzi młodych i organizmów niedomagających, a bardziej niedomaga organizm młodych ludzi niż starszych. Starszy człowiek do mnie przychodzi, ma 50-60 lat na karku, u niego wystarczy 3 miesiące, żeby on wyregulował sobie organizm. A u młodego człowieka trzeba 3 lata. 3 lata. To ja nie wiem, jak on będzie funkcjonował, jak będzie miał 50 albo 60 lat, ale życzę mu powodzenia. I to jest jeden pułap, bardzo podstawowy. I nie ma takich pieniędzy, które należałoby nie wydać na to, żeby normalnie żyć. Bo każdy marzy o tym, żeby być szczęśliwy i normalnie funkcjonować, ale jak zaczyna się to wiązać z jakimś wydatkiem albo z jakimś wysiłkiem z jego strony, to zaczyna się pojawiać jakieś, a nie chcę mi się, nie mogę, nie mam czasu. No to albo coś robimy, albo mamy wymówki. Jak mamy wymówki, to później nie oczekujmy od życia, że będzie cudownie, bo nie będzie. Bo to, jak jest, zależy głównie od ciebie. I od tego, jak ty jesteś zmobilizowany. Albo od tego, jakie ty masz do tego podejście. Albo od tego, jaką ty masz do tego świadomość. Jeżeli nie masz świadomości, że twoje ciało nie domaga, to możesz skorzystać z porady kogoś innego. Albo możesz skorzystać z tego prostego zalecenia, które dałam dzisiaj. Jeżeli ktoś będzie chciał poznać szczegóły, zawsze do mnie może napisać, to ja mu powiem, co on przez cały rok ma robić. Jest to profilaktyka funkcjonowania organizmu, jest najlepszą formą życia w dobrym zdrowiu i w szczęściu. Nie znam człowieka, który byłby chory i super szczęśliwy. Nie znam.
sama, jak byłam chora, miałam depresję ze skłonnościami samobójczymi i to był efekt nie mojej samej psychiki, bo jestem dosyć pozytywną osobą, natomiast był to efekt czysto fizjologicznej reakcji. Więc szczęście zaczyna się w zdrowym i odpornym organizmie. Wtedy nam się chce, wtedy możemy. Wszystko jest możliwe. To jest kwestia tego, jak traktujesz swój organizm. Zacznij go traktować dobrze, on ci się odwdzięczy tym, że ty zaczniesz mieć więcej energii, będziesz się więcej chciało, będziesz więcej mógł i będziesz więcej chciał. I to jest najważniejsze w życiu. Profilaktyka. Ja wam ciągle mówię o tym samym. Już chwilami to mam wrażenie, że 10 raz o tym mówię, aż mnie zgubię, bo się powtarzam. Ale dopiero za 10 razem do niektórych dociera, więc chyba tak po prostu. Chyba tak po prostu trzeba. Nie masz siły na to, żeby zmienić dużo w swoim życiu? Zacznij małymi krokami. Zacznij pić wodę, zacznij cokolwiek ćwiczyć. Nie masz czasu na siłownię? To ćwicz 3 minuty dziennie. Uwierz mi, nawet 3 minuty dają efekt. Później, jak już widzisz, że potrzebujesz jakiegoś wsparcia, to napisz do kogoś, kto cokolwiek na ten temat wie, to może ci podpowie coś dobrego. Ale zrób coś. Samo się nie robi. Trzeba podjąć działanie. Czyli jest chęć, później jest akcja i później jest reakcja. Niektórzy na tą reakcję czekają dłużej, a niektórzy krócej. Ja jestem w tej grupie, która czekała bardzo długo, ale ty nie doprowadzasz do takiego stanu, w którym będzie tak, że trzeba będzie bardzo długo czekać na reakcję, bo wtedy twoja motywacja będzie drastycznie spadać i kiedy nie będzie przy tobie osoby, która będzie wiedziała, że jesteś na dobrej drodze, to ty to po prostu nie wytrwasz i twój stan będzie gorszy i gorszy. Ja miałam tyle szczęścia, że przy mnie zawsze ktoś był, kto mi wspierał mnie w tym działaniu, natomiast nie każdy jest takim szczęściarzem. Ale szczęście zaczyna się tutaj. Jak tu podejmujesz decyzję, to zbiegi okoliczności są takie, że wszystko układa się po tej myśli. Zatem, podsumowując dzisiejszy mój dobitny wykład, po którym okazuje się, że jak raz wypijesz szklankę wody, to nie starcza ci do końca życia. Jak raz weźmiesz oddech, to też do końca życia nie starcza. Jak raz zażyjesz witaminy, minerały, to do końca życia niestety też nie starczają. To podnoś swoją świadomość, sam zacznij być odpowiedzialny za swoje zdrowie, więc jak tobie się coś dzieje, to sam sobie na to zapracowałeś. Niestety taka prawda, albo nie zareagowałeś w odpowiednim czasie na te dzwoneczki, o którym ja wam co chwilę mówię. I jak ja zaczynałam podejmować decyzję, że coś musi się zmienić w moim życiu, ponieważ mój stan organizmu jest w fatalnym stanie, zaczęli się na mojej drodze pojawiać ludzie, którzy zaczęli mi mówić: Lucyna, zrób to, albo zrób tamto, albo nie rób tego. I gdybym zaczęła się ich słuchać wtedy, kiedy oni do mnie mówili, to bym tak naprawdę była znacznie wcześniej, w znacznie lepszej formie. Ale że tego nie robiłam, to teraz mówię to tobie. Nie czekaj, aż cię już przypili, tylko zrób to teraz, bo później może być za późno, albo zajmie ci to lata, żebyś wrócił do normalności. I tym optymistycznym akcentem, nikogo nie strasząc, tylko w pewnym stopniu uświadamiając, kończę dzisiejszy mało teoretyczny wykład, bardziej motywacyjny, z dobitnym przytupem w góralskim stylu. Mam nadzieję, że jest dla ciebie jakaś motywacja. Następnym razem będzie już mocno teoretycznie z mojej działki, nie aż tak jak dzisiaj motywacyjnie. Zatem zapraszam na za tydzień, środa 21, na Facebooku będzie informacja, co można zrobić ze swoim organizmem jeszcze, w którym kącie i już specjalistycznie. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.